Prawie uciekłem, byczki. Mogłem kolić i napić. Miałem sprinta przez jakiś czas. Elo, elo! Witajcie wszyscy. Kto tu jeszcze stoi? Jacob. Adelwex. Bloody, weź sobie 3 cukierki na spokojnie i idziemy. 2 wezmę, wystarczy. Nie, no co ty, 3 lepsze. Ojebałem od razu. Ty, a ja jestem w ogóle lepszy od was, czajcie? No widocznie masz już wyższy level, no. Tak czasami bywa. Bo grasz cały czas to, nie czekasz na resztę. I tak czasami ten. Ja za to mam mięsny karabin. No, zazdrość ci pewnie przecieka przez ciebie zazdrość, co nie? Słyszałeś o legendarnym mięsnym karabinem strzelającym mięsem? Legendarna broń i nie. Każdy z oddziału MT by chciał dostać. Delvex jest ma wyrąbany, nie chce grać, no trudno. Dobra, mamy prosty cel. Nazywa się rozkurwić wszystkich. O, Delvex, przedstaw się. Cześć, jestem Delvex. Identyfikator, gałganie, no co ty? A, identyfikator, dobra, a dowód osobisty może być? Dobra, może być, wchodzimy. Dobra, idziemy. Jeszcze nie, musimy jeszcze chwilę zaczekać. Dobra, jeszcze chwila, jeszcze, wait, czekaj. Dobra, GBS, dowódco, jakie polecenia? Ej, dobra, ustawmy radio na 9.7 może. 9.9.7, może tak. Dawajcie. Dobra, wchodzimy! Niech stracę. Dobra, idziemy w prawo. Sam jesteś w prawo. Dobra, tędy! No, za mną! O, ja wiem chyba, gdzie jest do zbrojowni tędy, wiesz? Tutaj trzeba przejść. Ale po co ci zbrojownia? Mamy broń, chodź, nie ma czasu. Tam shotguna da się fajnego zdobyć. Ale po co komu shotguna? Karabiny są super. Chodź, nie ma co, nie ma czasu tracić, chodź, tak, później. Zbrojownia nie ma... No po co ci te zbrojownia i co tutaj sobie znajdziesz? Karabin sobie weźmiesz? No, ja nie wiem, który dobry jest karabin, ten wygląda fajnie. Tego sobie wezmę. No i gitara się ma. Wziąłem karabin, wziąłem, jak stracę, polepszam go. Ale generalnie, no nie wiem, czy warta świeczki jest to zabawa. No nawet jeśli, to co się stanie, jak się spóźnimy lekko. Nie słyszałeś, jak tam mordują naszych kolegów, byczku? Nie słyszałeś? No brzmi jak skill issue. Nie wiem, czy ten mięsny pistolet jest lepszy, czy to jest lepsze, szczerze mówiąc. Nieważne, chodźmy. Nie wiem, co jest lepsze, mięsny pistolet? Co więcej obrażeń zadaje? Mięsny broń czy karabin? Nie mam pojęcia. Ja też nie. Ale mięsny dużo zajmuje. Mięsny zadaje 20 damage'a. Mięsny? No to 5 strzałów i jest po typie, no to worth. A zwykła broń ile zadaje niby? A spróbujmy czekać, postrzelmy w GBN-a i policzmy. Nie, okropny plan. Nie no, najlepszy na świecie. Bardzo wiarygodny wtedy. Chodźcie, chodźcie, koniec tego pierdolenia, mamy MTT, personel klasy D do ujebania. Tak, wstawaj samuraju, mamy tu paków do zabicia w grze komputerowej. Dokładnie. Oczywiście, że tak. Za mną. Nie no, w placówce SCP. Dobra, lecimy, myk, 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 myk. Na pewno pierwsze co znajdziemy to nie jest klasady, tylko jakiś brązowy partikle, które nas zajebią. Cichaj tam. Nie no. Jestem profesjonalistą. Nie no, 30-kilometrowy jaszczur. Nie jestem zbugowanym SCP-kiem, mogę, można jakby jeszcze raz mnie włożyć teraz na 173. Jesteś jest kurwa zbugowane. No, poczekaj, zobaczę. Jeszcze raz? Na co chcesz, żeby cię sklej... 173. Lady? Tak, już. 173. Już. Ale ty mówisz, że w grze omówiłem. Masz? Tak, tak. Dobra. Ej, właśnie mam pytanie, czy Dardy, tak jak w tym... w pierwotnym SCP Garry's Modowym na przykład wyłączyć Tesla zdalnie, czy coś? Pewnie da się. A generalnie mamy taką podpowiedź, że jest 173, czyli krople do oczu by się przydały, taka dygresja. Albo można go rozstrzedać. Nie, on ma tą umiejętność oślepiania, bez kropli do oczu nas rozdupczy. No, te OP gówno. No, ja nie wiem, czy w takim wypadku... Dobra, poszukamy kropli do oczu, to jest istotne.
wyjątkowo... Dora, pozabijamy jakieś klasę D i się pobawimy. No, ale on tu jest prawdopodobnie, chodź. Chodź do security. Klasa D na... Dobra. Gdzie jesteście? Chodźcie tutaj, co wy robicie? No, idziemy do ciebie, idziemy do ciebie. Przeszukajcie teren, zobaczcie, czy są jakieś kro... O, chyba widzę krople do oczu. Ja wyjątkowo biorę krople do oczu, bo one są właśnie na tego bydlaka. Ulepszony, no jak ulepszone krople do oczu mam, kozak. No, lepiej wziąć. Jak się pojawi, od razu używać. I wtedy chyba nie może nas oślepić. Macie krople do oczu, bo ja nie mam. Ja mam. O, tu są, tu są. Weźcie, weźcie. Dobra, mam. Jak się pojawi, używaj. Nie mam, Delvex mam. Dobra, to pamiętaj, Delvex, binduj sobie pod przycisk. Jak się pojawi bydlak, od razu krople do oczu. I chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jest tam na końcu, widzicie go? Możemy go postrzelać. O, są krople, widzę krople, czekaj. Jest tam na samym końcu, kurde, beznadziejna ta broń. Dobra, tak go postrzelam. Ała, ja też dostałem, czekaj. Delvex, czy ty możesz strzelać w SCPK, nie we mnie? A właśnie strzelałem między was. Był tam na daleko bardzo. No jednak. Jest tam. Ja odsuń się, strzelaj w niego! Outfit. Dobra, ja zmieniam outfit, żeby klasa D zmienić. Macie co jakiś czas mrugnięcie tak zwane, ale jak macie krople do oczu, to nie mrugacie w ogóle. Ale to tylko... Ale to, to... Dobra, zaraz użyję kropli do oczu. Jest tam. Dobra, używam. Kurwa. Jak się mu wyzmieniało postrzał? Nie pojedynczy, tylko... Bo zmieniłem sobie przez przypadek. Użyj kropli do oczu, Delvex, bo mi się zaraz skończą. Mam już. Dobra. Ej, zabiłem. Poczekajcie, bo ja muszę... Zabijemy. Zabiliśmy go. Ej, już? Tak. Krople do oczu OP. Trzeci poziom wbił. Czemu nie ma podzielenia w ogóle expa? To jest beznadziejne. Tyle obrażeń mu zadaliśmy wspólnych, a nie było podzielenia. Dobra, powiem ci, że karabin do mięsa jednak się zdał swój egzamin. Chyba dużo mu zadał ostatecznie, wiesz? Chodźcie. No, ja bym proponował, podejdźmy sobie do dekontaminacji zostało, bo tu tutaj pisze. Mamy guys minutę 30. Dobra, chodźcie zobaczyć, czy persony klasy D żyje, no. Przebiorę się. I chodźmy do security, weźmiemy sobie ten co? Amunicję, bo się trochę zużyła. To co, nie wziąłeś amunicji tego? Dobra, chodźcie, na spokojnie. Nie no, bo wystrzelałem się. Dobra, chodźcie na spokojnie. Tam no, trzy magazynki. Patrzcie, tutaj ścikał się jak był mały. Jak był początek dawno temu, ścikał się. Dobra, otworzę w ogóle te. Co tu jest? Bo ja zawsze byłem ciekaw, co to jest SKT. Co to jest zawsze SCP-427? Nie znałem dokładnie, że mi medalę nie wiadomo skąd ten element. Ja mam pierścień nieśmiertelności. Jakiś naszyjnik znalazłem. Nie mam pojęcia, do czego on służy, jak myślicie? O, jak mam założony ten pierścień... A ja wiem chyba, do czego on służy. Ja go wyrzucę. Ja mam, domyślam się, do czego chyba służył ten pierścień. Ja też muszę wyrzucić. On chyba dusił. SCP-1033, a to? Tak, on dusił, jeśli go szybko nie ściągniesz. O kurwa, nie mogę go ściągnąć już. Ja pierdolę, no to koniec, jestem uszony. Jak to? Nie, czekaj. Daj mi pierścień! Wejdź tam, gdzie masz pancerz. Patrz, przytrzymaj kół i tam masz taką ikonkę postaci obok siebie, nie? I tam powinieneś mieć na głowie. Nie, on mi cały czas do mnie wraca. Pierścień władzy. Co to jest? Zmieniaj ten przycisk i zmieniaj pod przyciskiem. To jest useless, ja to wyrzuciłem. A to czego to służy? A ten pierścień to tu leży, tak? Ja pierdolę, udusi mnie to. No, nie mogę wyrzucić jebanego naszyjnika. No kurwa, ja chyba, że znajdziemy glucik zielony. Kurwa, my chyba wszyscy umieramy teraz. Nie, nie umieracie, mnie dusi kurwa. Drucik zielony. Kurwa. Chodź szybko, tam jest checkpoint. No dobra, ale kurwa, co mi checkpoint, jak kurwa zaraz umrę od jebanego glucika. No, ty umrzesz, ale ja przeżyję. Kurwa, jeszcze jak debil. O, jest za cicha, ta muzyka zagłuszyła countdown w ogóle. Właśnie nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że jest ciszej niż zwykle. Zazwyczaj było dużo głośniej. Kurwa, ten system emergency jest w ogóle zagłuszany przez muzykę. Właśnie nie wiem czemu. Dobra, wypij to. Najpierw zajmij zbroję, żeby to wypić. A pierdolę, zjeb.
Kurwa, udusi mnie jebany naszyjnik, bo nie mogę go zdjąć. Ja mam 12 HP, nie wiem. Ja mam on już jest założony, nie mogę go się pozbyć. Nie mam. Tak zejdziemy, ludzie. Muszę znaleźć... A kurwa, ja zdjąłem zbroję, pito! Dziękuję. Co to jest? Obrażenie. Dajdek, chodź, tu jest cukierek, chodź. Cukierek ci rzuciłem, on cię uleczy. Muszę znaleźć jebany żółty, zielony glucik, tylko on może mnie uratować od haniebnej śmierci. Ten naszyjnik jest w moim kwipunku i on chyba zwiększa ciężar. Tak fragmentarycznie. Potrzebuję coś, co mnie trochę podleczy. I muszę wrócić do tego jebanej strefy. W ogóle, no kurwa, widzę, no wiesz, no przylajcie, nie jestem, no. Szukam coś, co mnie trochę to, życie podleczy, bo ja muszę tam wrócić. Słyszymy tak blisko. O! Ej, tam ktoś jest, Dalbek, uważaj. Dobra, muszę tam wrócić, kurde. Chodzi tam tędy, przez Tesla. Nie mogę zjeść cukierka. Dzień dobry. Halo, kim jesteś? Nie możesz? Kim dobra, jesteś? Identyfikator. Klasę D zabiłem. Chodź Dalbek, bo tutaj był człowiek. Była agresywna. Dobra. A my idziemy w stronę, gdzie widzimy człowieka po chwilę. Mógłbyś mieć glucika, a jakbym miał, to by użył. Radelwek, z żadnych śladów człowieka tutaj nie widzę. Musiałem. Może faktycznie muszę to założyć? Może faktycznie muszę to założyć, żeby to zadziałało, ale trochę nie mam pewności, że tak to działa. Ja tego cukierka nie mogłem zjeść. Bo on zabije tylko jak dużo HP się ma? Co ty gadasz? Chyba nie. Dobra, wracam tam. No nie ze sobą, kurde, gadam. Dobra, idę, wracam tam. Mi się wydaje, że on się zaciska. Ja wiem, widzę. Wracam tam, idziemy poszukać rąbanego ten. Chyba mnie nie bije, ale boję się, że to kwestia czasu. Apteczka jakaś to. Nie no, może zginąć. Nie no, nie, gdzie... O, dobra. No i teraz mogą się wypchać. Dobra, teraz medalion może się wypchać, powiem wam. Dobra, znalazłem co szukałem w laboratorium, więc teraz chill. Że jak powiem medalion może się wypchać. Teraz biję dlatego, że jestem w strefie light. To jest gaz. Dobra, gdzie jesteście? Dajcie mi info, bo wbiłem do strefy light. Zabiłem w ogóle jednego personela klasy D. Dobra, wychodzę z lighta. Gdzie jesteście? Info dajcie. Halo, info. Halo. 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 Zajebiście. Ale go się chyba nie zakłada. Dobra, nie będę zakładać. Ta, ale naszyjnik faktycznie dusił. I teraz dopiero ten. Dobra, mój oddział zniknął w tajemniczych okolicznościach. Halo, halo? Chyba nie żyją. Kurwa. Oczywistość. Zabity MTF. Tam była klasa jeszcze. Dalej, rura, rura. Czemu rura się nie zrespiłem, kurde? Halo? Chyba, że teraz się respię. Czemu się nie respię? Miałem glucika przecież w ekwipunku. Ej, o nie, zrespiłem się. Zrespił się. Halo, stop, zaczekajcie. No zaczekajcie, pokój, no, nie zabijecie mnie, poddaję no, się. Tak, możecie, no poddaję się, no. No, nie widzicie, że się poddaje? Twojego poddania się, ale na mnie... Nie no, poddaję się, no, no weźcie, nie wiem. No, wymyślcie. Zero ten, zajebiście się zrespiłem, kurde. Zero zakładników biorą. Żałosne. No, pewnie. Nie no, jak tak szybko się zabije te SCP, to ta gra to jest po prostu jedna wielka wojna frakcji. No właśnie o to chodzi, no.
Ejbi, a ty nie mogłeś w ogóle do nas podejść, jak to było? Jesteśmy dwójką gocy. Ejbi żyje. Przejdziemy tutaj na przejście. Ejbi żyje. Ale jako MT, jako SCP chodzi mi o to. 7. A co ci właśnie stało ze SCP-kiem? No zajebaliśmy. No zabiliśmy go jako MF. Namówił. Brzmi nieźle. Kurde, szkoda, myślałem, że mnie uratł ten... Zespiłem się w ogóle im na mordę, zajebiście, co nie? Jak działa ten naszyjnik? Go trzeba założyć, żeby on za ciebie działał, czy wystarczy, że w ekwipunku masz? Tak, tak. Pojęcia. A miałeś tego naszyjnika 472, tak? Coś tam. Tak, ale miałem go w ekwipunku, nie mogłem go wyrzucić, ale chyba nie miałem... No to musisz go jeszcze założyć, musisz go jeszcze tutaj założyć. Ale to nie do przejścia. Tylko i tak byś chyba umarł, wiesz? Jakby coś tam jest kolejne, tam mogę się przejść niby. Miałem tego glucika, więc bym przeżył, ale zespiłem się im na mordzie. No tak też się zaraz. No to bądźcie. Nie wiem czemu Delvex się nie odzywał na radiu. Masakra. Nie, on, wiesz co, on się nie odzywał na radiu, bo gdy rozmawialiśmy na naszym kanale, to agenci GOC weszli na nasze radio i musieliśmy się odizolować. Ja nie mogę włączyć, halo? A 5 sekund później zostałem zabity, więc Delvex został sam na swoim kanale. Nie. To rura. Pakuj walizę stamtąd, gościu. Trzeba spier. Kurwa, spierdalamy. O tak. O, zajebiście, no kurwa, znowu mi nie zrespiło, co jest? Nie no, ale to był ten duszący, tak mi się wydaje, wiecie? Bo się nie dało go pozbyć. Co się wydarzyło? Halo, was też nie zrespiło? Tak. Ale hamuwa. Jaka hamuwa? Co jest właśnie? Było po prostu destrukcja. Nie no, jak dla mnie to można eskortować. Nie musi zabijać ręki węża, ręka węża. Ja bym zrobił, żeby można eskortować SCP-ków, ale tylko ręka węża może to zrobić. Sam SCP nie ucieka. Ostatnie 5 minut gry się... Można tak zrobić właśnie, dobra. Tylko ręka węża. Dobra, gramy. Ale co tylko ręka węża? Masz odprowadzać SCP-ka. No, tylko ręka węża może eskortować SCP-ku. Sam SCP nikt nie ucieka. A, okej, dobra. Ale to wtedy to jest jakaś zasada, że oni muszą się dogadać chyba, tak? No tak, no jeśli chcą się dogadać, to niech się dogadają. Bo nie ma jakiejś specjalnej pułapki na SCP. Czy jest? Chyba nie. No właśnie, po czasie umierasz. No to może nic, ale generalnie bym umarł, no nie chciałem umierać. No mogliśmy założyć, ale nie założyliśmy, nie ma co ten. Dobra, teraz jesteśmy personelem klasy dupa. Musimy stąd się wydostać. Czyli generalnie plan. Zdobyć broń. Go, go, go Power Rangers! Dobra. Siema. Hej. Dobra, musimy się stąd zawinąć chyba, tu nie jest bezpiecznie, chodźcie. Dobra, chodźcie, ktoś musi się zachodzić. Zawijamy się. Kurwa, tu nie ma przejścia. Myślałem, że tu będzie przejście normalnie. Co tu się stało? Kto tu zajebał? Co tu się stało? Wybuchnął. Ej, kto tu go wybuchnął? Aha, dobra, nie było tematu. Nie wiem, co się dzieje. On chyba promieniuje po prostu. Ja pierdolę, znowu korzysta z tych gliczy. No, ten Shadow to jest masakra, co nie? On tylko by, kurwa, wszystkich zapierdalał. Ile jest tędy? Kurwa.
Nic się nie da zrobić, bo idzie taki gościu, co ma 3000. W ogóle takie osoby nie powinny grać z nami, co mają 3000 godzin. Przecież to jest jawne oszustwo. 3000 godzin masz w grze i grasz sobie. Kolejna sprawa, że nie powinno w ogóle być takiej, coś takiego, że możesz tylko jedną kartę mieć. No. Grasz się z graczami, co grają trzeci raz. No kurde, no to jest... I znasz wszystkie te, no to kurwa wiadomo, że będziesz miał przewagę, no, ale to nie o to chodzi. No, żebyś przewagę miał. Dobra, ja tu na chwilę to... O, jest karta, dobra, robimy to. W takim razie, karta zapasowa w razie W. Nie no, to było ewidentnie to, co Shadow opowiadał, że użył... Dobra, drugi level. Że użył tego. Że użył... Jak to się nazywa? No, użył tego. No, kurde, słowa mi znowu brakuje. Tego wybuchu. Pozabijał wszystkich, miał drucik, w sensie tego promieniowania, że się sam zabija. Atomowego napoju. No, i sam się zabija. O, trzeciego poziomu, dobrze idzie ogólnie. Poczekaj to. Jak, ile to tego, to? Dostęp, dostęp, zbrojownia, fajnie, fajnie. Dobra, próbujemy ulepszyć dalej, zobaczymy, może coś z tego będzie. Atomowego napoju i w ręce ma zielony glucik, dzięki temu się odrodzi. No to kurde, ja wiadomo, że będzie miał gigantyczną przewagę, no bo... No bo kurcze, no ma coś, co po prostu może cię rozdupczyć, co nie? Kurde, chyba pierwszy raz tak mi się ulepszyć udało. Cenem elektryczne, zbrojownia, wszystkie zbrojownie, zbrojownia w piwnicy. Możemy pójść do zbrojowni w piwnicy, tam będzie coś w ten. Kurde, no boję się trochę ulepszyć to jeszcze raz. Ta, też słyszałem strzały. PSCP, cenem elektryczne, do centrum elektrycznego, z bronią Gauss, tajny dostęp. No, fajnie, dobra. Boję się, ale jolo. Ulepszamy, może się ulepszy na piątkę. W najgorszym przypadku te strzały mnie niepokoją. Kim jesteśmy? Personelem klasy D, czyli mamy... No generalnie jesteśmy na straconej pozycji, nic się nie stało. Kurde, no nie wiem. Trochę się cykam. Taki dobry poziom, żeby zmarnować. Ale fajnie byłoby mieć ten najwyższy poziom. Dobra, jolo, próbujemy. Nie lepiej na zmianę ulepszać? O ty, masz Lazarda, ale to więcej czasu zajmuje. Drugą ulepszaj? W sumie? To nie byłoby głupie. Dobra, cały czas czwartego poziomu. Dobra, to wiecie co? Wyrzućmy tą. Dawaj tą. Ta jeszcze leży. Dobra, ulepszajmy tą. Może tu nie wejdą. Bo oni gdzieś tam chodzą, ale może nie wejdą tutaj do tego pomieszczenia. Pierwszego poziomu nic nie stało. No podejrzewam, że MTF. Dobra, generalnie mamy dużo do zbrojowni dostępu, proponuję pójść do piwnicy zbrojowni, bo tam raczej nikt nie poszedł. W sensie, no raczej tam nikt nie chodzi. Więc tam raczej będzie bezpiecznie, tylko nie pamiętam, którędy się wchodziło. No nic z tego nie będzie, już chyba pomału to traci sens. Dobra, ostatni raz robimy to. I jak teraz nie zadziała, to ten. Ale jak obie wrzucę i się popsują, to będę w dupie. Wiem, że winda była na dół, ale nie pamiętam w którym miejscu. Dobra, wiecie co, jebać tą kartę, naprawdę. Chodźmy z tym, co mamy. Kurwa nie, ja pierdolę, chyba tu była gdzieś piwnica, gdzieś tu, chyba tu w dół, gdzieś tu chyba była winda, co nie? A, gdzieś tu była, dobra. Dobra.
A laboratorium też jest losowe? Nie, nie, nie. Tutaj jest generalnie... Generalnie jest taki samy. Ale jest na tyle w losowej temki chyba są. Czy coś takiego. Tu wolę pomału. One są ślepe, ale bardzo wyczulone na wszelkiego rodzaju dźwięki. I wierzcie mi, nie chcielibyśmy ich rozjuszyć. Radio. O? Ale to jest źle? Czasu nie ma. To nie wiem. Dobra, co? Dobra, będziemy ich podsłuchiwać. To tutaj jest checkpoint. No chyba nie wiem, gdzie był checkpoint, z tego co pamiętam. Dobra, jedziemy. Dobra, czekaj, to jest airlock, trzeba przejść. Tak, przeżyłem. Dobra, tu gdzieś będzie checkpoint. No tu jest w ogóle jakiś. To jest SCP. Dobra, czekaj, tu są, przejście. O, tu jest checkpoint. Gdzie? Czasu trzeba no, chodźcie, tam gdzie byliśmy, patrzcie. Ja się wróciłem do... Patrzcie, widzę jednego dwa, z was, widzę jednego z was, trzeba kończyć. Tu jest checkpoint. Dobra, zajęliście, o kurwa, na czas. Kurwa. Chodźcie, bo was gaz zacznie być od razu, jak się wyciwisz. No to koniec, nie dobiegnę. Pierdolę, jebany gaz mnie zawiebie. Jest jebana maska. Dobra, dupa. Kurwa mać! Nie słychać w ogóle tych komunikatów! Jebane komunikaty! W ogóle ich nie słychać! Kurwa mać! Nie słychać ich w ogóle, nie wiem co się stało z tą grą. Ej, ale kurde, naprawdę były tak cicho te komunikaty, nic ich nie słychać w ogóle. Chmura ej, nieśmiałkowi zostało minuta życia. Generalnie czemu te komunikaty są takie cichsze? Nie wiem. Wychodzimy w takim razie chyba z podpieczki. Tak. Ta. Dramat po prostu, tak zginąć. Ej, ja pierdykam, jak debil. Macie, kurde, tak stoicie na widok. Henry Clinton. No muzyka jest taka w miarę optymalna. Jakby muzyka jest okej, okay, a komunikaty są ciche. Wydaje mi się, że były głośniejsze. Dobra, trudno. Dzisiaj takie... No dzisiaj gorsze takie nagrywki wychodzą. Ogólnie mam wrażenie. Dobra, oddział. Dobra, ustawmy sobie radio na przykład 995. Halo, słyszycie mnie? Jesteście? Tak, zostały nam MTF-y do wytłuczenia teraz tylko. Dajcie spokój, w ogóle byłem personelem klasy D, zrobiłem sobie nawet, miałem kartę czwartego poziomu, ale nie zdążyłem uciec z lighta, bo nie mogłem maski gazowej znaleźć, a też nie słyszałem komunikatu. Ogólnie nie podchodźcie do nieśmiałka teraz. Za wszelką cenę go unikajcie, bo się skrystalizujecie. O, mamy naszych CI. A o co chodzi z nieśmiałkiem? Wbiłem mu SCP-409 i on się teraz zamienia w kryształ. Generalnie wydaje mi się, Shadow, że nie powinieneś z nami grać, bo ty masz 3000 godzin, a my jesteśmy początkujący, jakby... 300. No, masterujesz grę, w której my dopiero się uczymy. Ja się nawet nie staram. No ale jak? No wchodzisz, zabijasz wszystkich, cały personel klasy D za pomocą atomówki. No nie powinieneś znać takich taktyk, nie powinieneś robić takich rzeczy. A, tu nie ma przejścia.
atakuje. Dobra, chaosy. Dostał strzota, jest. Jelowina tak zwana się stała.